Basia Janyga w pierwszej dziesiątce najlepszych propozycji w plebiscycie dziennika eurowizyjnego. Internauci uznali Never Forget Basi za jeden z najlepszych z grona 61 zgłoszonych do eurowizyjnych przedbiegów utworów. To dobry znak przed kolejnym etapem oficjalnych zmagań. Najprawdopodobniej 6 lutego dowiemy się też, który z artystów wystartuje w finale krajowych eliminacji. Jak odnosi się do tego sama artystka? Przy tej okazji chciałabym podziękować wszystkim bardzo za wsparcie i za... Było tych wszystkich. Bardzo dużo, to naprawdę też ciężko jakby policzyć i nawet może nie o to chodzi też, żeby liczyć, ale dużo takich dostałam bardzo pozytywnych informacji zwrotnych. Dla mnie natomiast istotne jest to, że ta piosenka nie była tworzona pod kątem Eurowizji, piosenka jest tworzona pod kątem płyty, a ta Eurowizja jest troszeczkę przy okazji i myślę, że warto, żeby też moja publiczność czy te osoby, które mnie wspierają, o tym wiedziały, że tak to wygląda i że tak naprawdę jakby nie było... To dla mnie to jest sukces ogromny, bo dla mnie to jest albo cel w postaci Eurowizji, albo cel w postaci płyty, więc tak czy siak jesteśmy do przodu. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.